Witajcie na kanale Win Technologia. Zapraszam na comiesięczny ranking laptopów gamingowych. Dzisiaj na Waszą prośbę zajmę się laptopami z przedziału między 6 a 9 tysięcy. Głównym parametrem, na jakim patrzymy, jest wydajność w grach, czyli znaczenie mają takie rzeczy jak TDP, TGP oraz przełącznik MUX. Jeśli nie wiecie, o czym mówię, link do filmu znajdziecie w opisie oraz pojawi się on nade mną. W rankingu nie będą też ujęte laptopy posiadające nieakceptowalny w tej cenie parametr TGP karty graficznej. I tutaj z rankingu wypadają konstrukcje z kartami graficznymi, gdzie TGP wynosi mniej niż 130 W. Czas przejść do rankingu i zacznijmy od przedziału cenowego między 6 a 7 tysięcy. I tutaj w zasadzie mogę polecić Wam konstrukcję z poprzedniego materiału, czyli Legiona 5 lub Legiona 5 Pro, ponieważ ich cena oscyluje na granicy 6 tysięcy. Jeśli macie większy budżet, możecie pokusić się o zakup wersji z 32 GB dobrej pamięci RAM i większym dyskiem lub wersji z procesorem Intel 11800H, który da Wam dodatkową wydajność w grach preferujących procesory od tego właśnie producenta. Kolejna propozycja to Asus Strix G15 w wersji z Ryzenem 7 4800H oraz RTX-em 3060 130 W. Wspominam o nim, bo mimo że jest to gorsza opcja niż wspomniane wcześniej Legiony, przynajmniej w kwestii wydajności do ceny, można na niego trafić w cenie poniżej 6 tysięcy. Poza tym nadal jest to ciekawa opcja, jeśli chodzi o laptopy 17-calowe. Natomiast jeśli macie czas, możecie polować na Asusa ROG Strix z RTX-em 3070 130 W oraz Ryzenem 9. W ostatnich dniach można było go kupić w cenie około 6600 zł. W zasadzie ma on dwie wady. Pierwsza to brak MUX-a, a druga za słaby zasilacz, który potrafi się czasem wyłączyć. Było mówione na ten temat w krótkiej recenzji tego modelu. Link znajdziecie w opisie. Dopiero od przedziału między 7 a 8 tysięcy jesteście w stanie znaleźć coś, co zapewni Wam większą wydajność. I niektóre z tych modeli możecie trafić też w cenie poniżej 7 tysięcy, ale niestety wtedy szybko się wyprzedają. I tutaj zacznijmy od Gigabyte Aorus 15. Mamy tu procesor i7-11800H oraz RTX 3070 130 W. Niewątpliwą zaletą jest matryca 240 Hz o rewelacyjnym odwzorowaniu kolorów oraz czasach reakcji. Niestety nie posiada on MUX-a, przez co stracicie kilka procent w nowszych tytułach oraz sporo więcej w grach e-sportowych. I niestety ostatnio cena tego modelu też bardzo podskoczyła, dlatego trzeba polować na promocję, aby kupić go w cenie do 8 tysięcy. Przejdźmy teraz do modeli bez ograniczników i dostępnych od ręki w tym przedziale cenowym. I mamy tu Legiona 5 w wersji z RTX-em 3070 130 W i Ryzenem 7 5800H. Dzięki przełącznikowi MUX będziecie w stanie w pełni wykorzystać jego wydajność. Jedyne, na co musicie zwrócić uwagę, to matryca, jeśli zamierzacie kupić wersję 15-calową. Najlepsza opcja to wersja 165 Hz z uwagi na odwzorowanie kolorów oraz czasy reakcji. Kolejny laptop to MSI GP66 i tutaj podobnie mamy RTX 3070, ale w wersji 140 W oraz procesor i7-11800H. I jest to jedna z nielicznych konstrukcji od MSI posiadająca przełącznik MUX. Wydajnościowo wypadnie on lepiej od Legiona, zwłaszcza w grach, w których posiadanie procesora od Intela daje przewagę. I teraz czas na model od Asusa oraz jedyny z kartą graficzną od AMD. Zostawiłem go na koniec, ponieważ tutaj jest pewien problem. A mianowicie laptop dysponuje największą wydajnością spośród już prezentowanej i jest w stanie pokonać sporo droższe modele, które dopiero zaprezentuję. Niestety jest ale, a w zasadzie dwa. Pierwsze to brak MUX-a, który ograniczy Wam wydajność, zwłaszcza w grach e-sportowych, a drugie to bardzo słaby RAM. Chociaż jak informują niektórzy, od pewnego czasu Asus instaluje już lepsze kości. Niestety mnie nie udało się tego potwierdzić. W rezultacie, jeśli gracie na laptopie podłączonym do zewnętrznego ekranu oraz bylibyście w stanie zainwestować w lepsze kości, jesteście w stanie osiągnąć nawet kilkadziesiąt FPS-ów więcej. Czas na laptopy do 9 tysięcy. I w tym przedziale miała znaleźć się konstrukcja od MSI dostępna na polskim rynku od kilku dni, z uwagi na fakt, że na papierze wygląda ona imponująco. Niestety realne testy pokazały, że jest bardzo źle. Link do filmu na ten temat znajdziecie w opisie oraz pojawi się nade mną. Powiem tylko tyle, że największą wadą jest RTX 3070, który zamiast pracować z deklarowaną mocą 140 W jest w stanie osiągnąć maksymalnie 115. Wróćmy teraz do rankingu. I niestety w tym przedziale cenowym niewiele się dzieje. Mamy tu Legiona 7 z RTX-em 3070 140 W, którego cena zaczyna się od 8100 zł. Minusem dla graczy może być świetna matryca, ale w rozdzielczości 1600p, co w przypadku gry w natywnej rozdzielczości da nam podobną ilość klatek do tej, którą dysponuje Legion 5 z RTX-em 3060 i matrycą 1080p. Kolejną i ostatnią propozycją jest laptop, który normalnie kosztuje 10 tysięcy, ale od dnia premiery trafiają się na niego promocje w cenie 8500 zł. I jest to 17-calowy Asus z Ryzenem 7 6. generacji i RTX-em 3070 Ti.
ale pamiętajcie, że jest to nowość i w zasadzie nie wiemy jeszcze, jak finalnie będzie sprawował się ten model. Ani procesor, ani grafika nie uzasadniają jego ceny. Jest ona bardziej podyktowana sytuacją na rynku. Więc mając na uwadze ostatnie przejście, jakie miałem z nowym Asusem Scarem z RTX-em 3080 Ti oraz to, co w testach zaprezentował MSI Crosshair z RTX-em 3070 Ti, o którym wspomniałem wcześniej, podszedłbym bardzo ostrożnie do zakupu tego modelu, a przynajmniej upewnił się, czy będziemy mieli możliwość jego zwrotu w przypadku pojawienia się jakichś ale. To by było na tyle, mam nadzieję, że materiał okaże się dla Was przydatny. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę i trzymajcie się zdrowo. Do zobaczenia!